92 Marcin Mrowczyński. Wielkie brawa dla zespołu. I drodzy Państwo, zanim rozpoczniemy to spotkanie, gorąca prośba jeszcze do prezesa zarządu Football Club Torunia o szybkie podziękowanie, ale jakże mocne i serdeczne dla Karoliny Kowalskiej, która z końcem roku zakończyła pracę w naszym klubie. Chcielibyśmy Karolinie dzisiaj oficjalnie podziękować panu pani Pamiątkowi. Dziękujemy Tobie, Karolinko, za Twój profesjonalizm, za Twoje zaangażowanie, za Twój uśmiech i za to, że byłaś z nami. Otrzymujesz od nas dzisiaj tym samym dożywotni platynowy karnet na wszystkie mecze FC Reiter Toruń do końca świata i o jeden dzień dłużej. Wielkie brawa. Dziękujemy Tobie z całego serduka. Wyjściowe piątki zaprezentowane za chwilę. Przywitają się także kapitanowie obu drużyn, kontroli na brat w zespole rekordu, a w zespole gospodarze to oczywiście Marcin Mikołaj, który wspólnie z Marcinem i pozostałymi rekordzistami miał także okazję być na tym futsalowym piłkarskim EU. Oficjalna piłka Stratskor Futsal Ekstraklasa, piłka marki Select, już ustawiona na środku pakietów w kamiulce SLK. Składy, pełne składy obu drużyn poznaliśmy wyjściowe piątki na ławce rezerwowych rekordu. Ten, który cały poprzedni sezon ciężko wspierał FC Toruń. Podziękujmy mu wielkimi brawami Krzysztof Imanek. Wielkie brawa piłkarze, który w poprzednim sezonie przybywał w Toruń. Krzysztofem Iwankiem na ławce rezerwowych z trójką Miłosz Krzętek, z numerem 5 Kamil Surmiak, numer 6 Mikołaj Zastawnik, z numerem 7 Łukasz Pier, z numerem 11 Stefan Rakić i z numerem 23 Michał Kubik. Rezerwowi gracze FC Reiter. Jedynka Mateusz Iwański, numer 4 Michał Wojciechowski, numer 7 Jefferson Moreno Ortiz, numer 8 Kuba Wiśniewski, z numerem 10 kapitan drużyny Marcin Mikołajewicz, 12 Konrad Jekielek, 13 Mateusz Braszak i z numerem 27 Kacper Machałowski. Sędziowie dzisiejszego spotkania: Paweł Tokarewicz i Monika Cudzinowicz, Mariusz Chrzanowski i sędzia czasowy Krystian Glonek. Witamy w Toruniu po raz kolejny. Liczymy na piękne futsalowe widowisko dzisiaj w Toruniu. Za moment rozpoczniemy to spotkanie. Mam nadzieję, że te cztery magiczne piłeczki wyleciały już w stronę kibiców, którzy są z nami dzisiaj w hali. Przed meczem zapraszamy i zachęcamy Państwa do wyjścia na parkiet, do zaprezentowania swoich piłkarskich umiejętności. Ustrzel po pokrówkę z Reiter Poland o wartości 5000 złotych. Rozpoczynają gospodarze FC Reiter Toruń, kolega rekord Bielsko-Biała. Przed nami 16 kolejka i liczymy na to, że przed nami przepiękny, futsalowy, piłkarski wieczór. Uwaga, uwaga, odliczamy. Czekamy na gwizdę, gdy jest początek tego spotkania. Świetnie w defensywie Marcin Mrowczyński.
tutaj, dzisiaj w tym meczu trzeba zachować koncentrację na najwyższym poziomie od pierwszej do ostatniej sekundy tego spotkania. Michał Marek, 13 bramek na jego koncie. W pierwszej rundzie mówię 1-0, bo najwięcej goli ma Artur Popławski, który 14-krotnie pokonał bramkarza Rywali. Marek.
Jefferson Moreno Ortiz z numerem 7 na koszulce, nowy Kolumbijczyk i nowy zawodnik w ekipie pomarańczowo-czarnych. Poprosimy o wielkie brawa dla tego piłkarza. Przypomnę tak, krótka jego umiejętności. I pojedynek z Pawłem Dudniakiem. Jest i Michał Kubik z numerem 23. Thank you.
kapitana drużyny. Marcin Mitrowicz. Świetnie prowadzi klasę, jest wielkim pozytywem. Gospodarzy. Zanim wznowimy, powiem jeszcze tylko, że to gol numer 500 FC Toruń na pakietach Stacko Futsal Ekstraklasy. Jubileuszowa 500 piątka Marcina Mikołajewicza z Toruńskiej Futsal, przez Mikiego Futsal Ekstraklasy.